Od wczoraj trochę pograłem na Palionowie i wiele, ale to wiele się pozmieniało. Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jestem oczywiście Supermanem na Palionowie. I tak jak powiedziałem na początku, bardzo, ale to bardzo dużo rzeczy się pozmieniało na Palionowie. Ponieważ troszkę pobudowałem, postanowiłem, że muszę co nieco pozmieniać tutaj w tym wszystkim. Ponieważ, no jakby nie było, to mój domek był bardzo, ale to bardzo w kiepskim stanie. Zrobiliśmy sobie domek na drzewie, ale postanowiłem, że to nie jest wszystko i muszę zrobić coś więcej. Pograłem dużo, ale było warto. Zanim jednak wam to pokażę, co wybudowałem, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. 2500 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, prawda, z Palionowa, w którym będziemy robić jakieś dziwne, nienormalne rzeczy. Słuchajcie, w poprzednim odcinku nie pokazał się fanart, który miał się pokazać, więc w tym momencie pokazuje się on na ekranie. Dziękuję bardzo za tego fanarta. Jeżeli chcecie mi wysłać fanarta, e-mail, gdzie możecie wysyłać mi te fanarty, jest w opisie, aczkolwiek fajniejszą opcją jest wysłać mi je po prostu fizycznie, czyli na adres, który również jest w opisie, i wtedy tak jak tutaj mam ten na przykład, co już pokazywałem go w poprzednim odcinku, tu albo tu jest Dave'son z drugiej strony, albo czekajcie, bo ja tu je mam wszystkie przed sobą, póki co mam ich niewiele, ale, będzie ich, mam nadzieję, coraz więcej, albo tu, które pokazuję już chyba kolejny raz na odcinku, możecie mi wysłać i wtedy je powieszę za sobą i będziemy mieli bardzo fajne tło na nagrywki i tak dalej, więc jakby zachęcam do wysyłania, adres jest w opisie. Dobra, uwaga, pokazuję wam to, co jest przede mną, bo to jest po prostu coś pięknego, zanim jednak jeszcze to szepszą, prawda, jest link też w opisie i mój Instagram również, więc zapraszam. Dobra, uwaga, pokazuję. 3, 2, 1, 0, pum! Ale nam się zrobiła taka forteca, że to jest szok! Patrzcie, wchodzimy tu do środka, jak mam tak po schodach pięknie, jak niczym król, tylko tu czerwonego dywanu jeszcze brakuje. I to jest moje drzewo, które to było samo tutaj jeszcze wczoraj, a teraz patrzcie, co tutaj jest. Zrobiłem sobie pole z ziemniakami, no bo wiecie, ziemniaki, kto pamięta piosenkę Ziemniaki, niech napisze koniecznie w komentarzu. No i tu patrzcie, mamy idealne miejsce na to, żeby jakiegoś zwierzaka tutaj przechować, żeby tutaj, prawda, jakiegoś hodować, więc do was mam pytanie. Jaki waszym zdaniem zwierzak powinien być tutaj właśnie w tym miejscu, i tutaj w tym, prawda, byśmy go jakoś nazwali, też imię byśmy mu wybrali, to byłby nasz zwierzak. Napiszcie go jeszcze w komentarzu, ja sobie poczytam i tego zwierzaka, którego będzie najwięcej, tego właśnie tutaj sprowadzę na następnym odcinku albo na jakimś tam jeszcze. W każdym razie pokażę wam, jak wygląda po prostu ten domek, bo uważam, że wygląda perfekcyjnie. Patrzcie tu, wchodzimy do środka i od razu widać, jak to jest pięknie wyremontowane. Jest, kurczę, lodówka, tu jakieś winiacze, tu mikrofalówka, z której nie da się korzystać. Tutaj mamy jakiś zlew i... Wow, 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 to działa! Można zlew normalnie włączyć. Ale ja za to nawet nie wiedziałem. Jest piekarnik, są jakieś szafki, w których możemy przechowywać różne rzeczy, więc tu będziemy sobie przechowywać żarcie i inne takie. W lodówce też możemy przechować, więc to też jest fajne. Tu w ogóle to są dwie różne, czy to jest jedna? Teraz sprawdzić. Nie, to jest jedna, dobra. No i patrzcie, tu sobie możemy normalnie siąść. Tu byśmy mogli dać telewizor, tylko telewizor się tu nie mieści pod tym dachem niestety, ale normalnie możemy chillować bombę sobie tutaj na kanapie. No mega fajnie, a ten hamak to już w ogóle przy ognisku, niczym taki stary dziadziuś, możemy sobie siąść z gazetą i czytać gazetę i przy ognisku normalnie siedzieć, no coś pięknego, i tu szafkę jeszcze, no i słuchajcie, ten obraz, no nie byłbym sobą, gdyby nie zrobił przejścia za obrazem, więc uwaga, zrobiłem BUM, takie przejście, i w tym momencie mamy zejście na dół i na górę, na górze, mamy taki magazyn zrobiłem i tu mamy nasz pokój, w którym normalnie będę kimał. Ten domek jest mega duży, mimo że w ogóle nie wygląda na taki z zewnątrz, co mi się mega podoba, i tu mamy normalnie, patrzcie, takie zasłony, że po prostu nie widać mnie, tu patrzę, nie, tu w ogóle... Wow, zmieściłem się po tym, ale jazda, dobra. No i tu normalnie, tu możemy też jeszcze zagospodarować, jakoś to zagospodaruję. No i tu możemy przejść i tu mamy normalnie wejście do drzewa, które już znacie, na dół, na górę. No to jest, perfekcyjnie się to złożyło. No i tu możemy zejść sobie też na dół i tu na dole również mamy takie idealne miejsce, gdzie również mamy takie zasłony, tu idealnie widać. No jak będzie powódź w Minecrafcie, to mnie zaleje niestety, ale raczej się nie zapowiada. No i tu coś pięknego, słuchajcie, mamy te drogi, mamy te auta, oj, tu jest bardzo ciemno, ale tu możemy mieć garaż i w tym momencie tu klikam przycisk i normalnie wyjeżdżam od razu na ulicę. No coś pięknego, mi się to tak podoba, co nam się tu udało. Znaczy właściwie co mi się udało tutaj wczoraj wybudować. No jestem wręcz dumny. Ale wracając do tego, co będziemy dzisiaj robić na odcinku, to słuchajcie, ja bym się wybrał do bazy mojego klona, ponieważ on tam ewidentnie coś knuje przeciwko mnie. Dodatkowo zgubiły się te jego diaksy i mam nadzieję, że spotkamy go dzisiaj i z nim uda nam się jakoś porozmawiać, ponieważ no sprawa wygląda tak, że mam troszkę tego i smutne by było to wszystko stracić teraz akurat, a on powiedział, że zniszczy wszystko, co mam, jeżeli nie przyniosę mu tych 64 diaksów, znaczy 64, nie wiem ile ich jest w sumie, nie wiem ile potrzeba do tego beacona, po prostu zostały skradzione i ma je świrus, bo się nawet przyznał, więc musimy po prostu pójść do niego, powiedzieć mu, że to ma świrus, żeby nie fokusował się na mnie, że ja obiecuję, że ja jest do B,
będę i tak dalej. Może uda nam się jakoś z nim dogadać. Mam nadzieję przynajmniej, no zobaczymy jak on na to zareaguje. W każdym razie lecimy tam do tej jego bazy. Mam nadzieję, że jest. Mam nadzieję, że jest i że uda nam się go spotkać tutaj, prawda, na tym Palionowie. Idziemy tam na tą jego bazę. Czekajcie, to gdzieś tutaj było. To gdzieś tu było, czekajcie. Tu. Uwaga. Tu. Idealnie w tym miejscu. Czekajcie. Tu. Dobra. Znaleziono, już jestem perfekcyjny w tym szukaniu tego. Czekajcie, zamuruję to, żeby nikt tutaj niepożądany nie wszedł po mnie. Dobra, i teraz tak. To pomieszczenie ja zbudowałem, on tego w ogóle nie wykorzystał. Nawet tego nie zamurował, nie wiem o co mu chodzi. Ale dobra, zejdźmy na dół. Tutaj, jest tutaj pan Krzysztof oczywiście. Witam pana Krzysztofa, dzień dobry. Jak tam się pan miewa? Jak tam biznes się kręci? 26 papierów i emeralda pan dajesz? Obiecuję, że następnym razem jak tu przyjdę, to z tymi papierami. Dobra, przechodzimy tutaj dalej. Dobra, jest mój klon, ale jazda, dobra, czekajcie, to jest moja pierwsza konfrontacja chyba z klonem w ogóle. Pierwsza czy... Nie, już kiedyś się z nim spotkaliśmy w sumie chyba, dobra, czekajcie, otwieram te drzwi, wchodzimy. Ja tak wejdę, halo, o kurde, widzi mnie, nie, zostaw mnie, proszę, ja tu przychodzę w pokojowych warunkach, czekaj. O, pisze mi jakąś tabliczkę, właśnie już chciałem do ciebie też pisać, ale dobra, pisze mi jakąś tabliczkę. Czego tu szukasz? No, a to on mnie słyszy, dobra, to normalnie mogę do niego mówić, on tylko będzie pisał, dobra, kolejną tabliczkę. Nie jestem żadnym lamusem, proszę mnie tak nie wyzywać. Ja tu przychodzę w sprawach pokojowych, ponieważ sytuacja wygląda tak, ja wiem, że tu panu znikły, znaczy panu, kurde, jak ja się do ciebie zwracam. To, że tobie znikły, kurde, flaku najgorszy, nawet go nie można uderzyć. Patrzcie, tu, co tu jest drabina normalnie? Dobra, słuchaj, a tu jest taka, pokój z tobą. Nie, no słuchaj mnie. Sprawa wygląda tak, ja wiem, że ty mnie oskarżasz o to, że ci to znikło. Nie znikło, to nie moja wina, w sensie to zabrał świrus, wiesz to świrus? Czekamy na odpowiedź. A kogo? No, do świrusa mówię. Wiesz to świrus? No to stary, twój kolega cię okrada, jak ty ze świrusem się teraz skumałeś jakoś, no to przecież to on cię okrada równo tutaj. To on to zabrał, on mi się przyznał, przysięgam, że on mi się przyznał. Nie, nie kłamie, no przysięgam, że on mi się przyznał. Ja wiem, że to on zabrał. Patrzcie, ile on tych tabliczek wywala. Ja nie mogę, jak on mi tu biografię pisze. Wiem, że... No nie kłamie, przysięgam, że on to zabrał. Wiesz, gdzie on ma bazę? Czy mam ci pokazać? Udowodnij. Wiesz, gdzie on ma bazę? Pokiwaj głową, już nie pisz. Albo dobra, no napisz. Tak, no to proszę bardzo, zaprowadź mnie. Gdzie on ma bazę? Już nie mam miejsca, gdzie pisać. Dobra, no. Ale ma kilka, no to proszę bardzo, pokaż mi chociaż jedną. Jak taki jesteś mądry. To wcale nie jest twój kolega, jak mi się wydaje. Że on cię tak naprawdę... Co ty tu masz? Co to jest za miejsce? Czekaj. Zniszczę cię, Szczypson. Co? Nie! Coś ty zrobił! Jo, dobra! Gdzie on jest? Kurczę, ty! Nie nabierzesz mnie w ten sposób. Już drugi raz. Czekaj, co tylko tutaj nie było? Dobra. Słuchaj mnie. To świrus zabrał te diamenty, co tutaj były. Ja nie wiem, po co ci one. Ten mechanizm ogólnie mi się nie podoba, ale ostatnio sobie zbudowałem fajny demek i nie chciałbym, żebyś mi go zniszczył. Więc fajnie by było, gdybyśmy się dogadali po prostu, że wiesz, że załatwimy tego świrusa wspólnie, zdobędziemy to, co jest twoje, to weźmiesz i się później rozejdziemy w dwie różne strony. Co ty na to? Mógłbyś się nauczyć mówić, a nie tak ciągle do mnie pisać. Jak udowodnisz? Jak ci to udowodnić, że świrus... Dobra, wiem jak ci to udowodnić. To... Dobra, to chodź za mną. W takim razie, tu... Umiesz stąd wyjść? Kurde, właśnie, ciekawe jak ty stąd wychodzisz. Ja stąd normalnie wylatuję stąd. O kurde. Wow, nie mogę se trafić teraz. Tu normalnie se wylatuję. Ciekawe... O, tu muszę to rozwalić. Wow, dobra. Wychodzi czy nie wychodzi? No, coś mu to nie idzie chyba. Czekajcie. Biorę tego dirta. Chodź tu, gdzie on jest? Chodź, wyjdź stamtąd! Jeny, mój klon jest taki upośledzony, naprawdę? Że ja tak... I ty mówisz, że jesteś lepszą wersją mnie? Jezu, jak długo. Dobra, no chodź tu. Dobra, zamurowuję ci tą bazę. Chodź za mną, bo to jest w tamtym miejscu. Ja wiem nawet, jak ci to udowodnić, ma chociaż...
Mam nadzieję, że świrus tego nie zniszczy. Jak zniszczył dowody, to jest po mnie. To jest dramat totalny, ale zaprowadzimy go w tamto miejsce, w którym świrus zawsze mi daje moje informacje, wszystkie mi przekazuje. I tam są tabliczki. I mam nadzieję, że mi w to uwierzy, no bo kurczę, no tam zawsze tak jest, że on mi tam zostawia. Idzie za mną, dobra, chodź tutaj. Otwieramy to w ten sposób, tutaj, bo już mi się nie chce iść do przyczyny. Oj, są te tabliczki. Tu, czy to jest to? Słyszałem, że ten? No dobra, to jest to. Czytaj. Czytaj i reaguj. I co? Jak sytuacja wygląda przemyślane? Dobra, znowu tabliczka. Nie, proszę. To nie ja sam, dobra, inaczej. Skoro wiesz, gdzie jest jego baza, to teraz patrz to. Ja to zamurowuję tutaj. Chodź. Skoro mówisz, że ja to sam napisałem, to jak wyjaśnisz to, że za obrazem jest przejście totalnie bezpośrednio do bazy świrusa? Co? On tutaj normalnie tędy przychodzi i mi to wszystko pisze. Tu ma laboratorium normalnie, takie coś. Wiesz coś o laboratorium, strefa śmierci i tak dalej? No ciekawe, czy wie coś na ten temat. Jasne, że wiem. No to widzisz, no to już to jest wystarczające, że wiesz, że to jest od świrusa, czy jeszcze muszę ci jakoś to udowadniać? Ale on długo pisze. Już? Muszę ci to udowadniać? Zabrać cię tam? No proszę cię bardzo, no zabierz. Ja nawet nie wiem, gdzie jest to laboratorium strefa śmierci. Wiesz co, dobra, on jest jakiś nawiedzony. Ja chyba cię opuszczam w tym momencie, koleżko sympatyczny. Znaczy niesympatyczny. Na pewno, no. Przysięgam, że ja nawet nie wiem, gdzie jest to laboratorium. Ale kurczę, nawet nie wiem, gdzie to prowadzi. Nie pojechałem tym nigdy. Bo tu nawet nie ma wagonika. Nieważne, w każdym razie, słuchaj. Dlaczego tu jest w ogóle? Dobra, nieważne. Patrz, w tamtą stronę jest przejście do jego totalnie, jego bazy. Chodź, pokażę ci ją, żebyś mi uwierzył, że to jest naprawdę jego baza. O kurde, jestem taki szybki, a ty jesteś taki... O kurde, jaki on jest szybki! Dobra, dobra, to ja w takim razie normalnie podlatuję tu tym, latankiem. Patrzcie, kurde, widzicie jak lecę? Dobra, o, jesteśmy na miejscu. Nie ciekawe jak on, kurde, on pewnie tam się ślimaczy z tyłu. Dobra, poczekam na niego na końcu. Musimy mu pokazać tą bazę, żeby po prostu mi uwierzył i musimy zawrzeć z nim sojusz, żeby pomógł mi zniszczyć świrusa, a później to wam tak po cichu powiem, że to ja go zniszczę, żeby już mieć spokój z tym klonem, bo on jest nawiedzony. Dobra, on nie idzie za mną, więc mnie nie słyszał. Dobra, i tu normalnie przechodzimy, gdzie on jest? No dobra, jest w końcu. Wychodzimy tu. Ciekawe, czy on nie zdąży za mną. Dobra, i teraz czekamy na niego. Ciekawe, czy znajdzie przycisk w ogóle. O, znalazł. Dobra. Dobra, no i widzisz, poznajesz bazę świrusa, czy nadal jesteś, nie wiem, inwalidą umysłowym, co? Tu armaty poznajesz? Nie, zostaw mnie z tym nożem. Ja wiedziałem, że tu jest coś podejrzane z tym nożem, że on jest przyszykowany na jakąś większą okazję. Zostaw mnie. Ała! Kurczę, dobra, wyleciałem na górę. Ała, jak dostałem ciosa tym nożem. Dobra, tu się chowamy. Normalnie, nie znajdzie nas tu. Nie ma szans. Nie znajdzie. Szuka, ewidentnie szuka mnie. Nie chcę tam patrzeć nawet. A kurde, dobra, zostaw mnie. Słuchaj, musimy pogadać, bo ja jestem Supermanem i tak mnie nie dostaniesz, bo jesteś, kurczę, ślimakiem. Dobra, piszę coś. Wracaj tu. Kurde. Nie, zostaw mnie. Dobra, wylecieliśmy. Kurczę, słuchaj mnie, no nie wygrasz ze mną, rozumiesz? Dobra, zabraliśmy mu ten nóż. Dobra, jesteś bezbronny teraz w tym momencie. Dobra, słuchaj mnie. O, patrz. Tutaj, widzisz to? Tu, nawet dobrze, że tu przyszliśmy, przypomniałem sobie o tym. On tutaj teraz zostawił mi tabliczki, bo on tu mi kazał przyjść, jak czytałeś tam w tych tabliczkach. I widzisz, co tu pisze? Przyznał się do tego, że ma te twoje diaksy. I on oczekuje ode mnie jakiś kamień śmierci. Ja nie wiem w ogóle, co to jest ten kamień śmierci. Pisze znowu. Dobra, co proponujesz? Proponuję, żebyśmy złączyli siły i pokonali totalnie tego świrusa. I musisz mi pomóc zdobyć ten kamień nieskończoności. A w zamian tego on nam odda diaksy, które ja oddam tobie. Dobra? I znowu tabliczka, jeny, jak się z nim tak długo rozmawia, jakby nie mógł coś powiedzieć. Dobra, wyprowadził mnie z równowagi. Dobra, czyli mamy go po swojej stronie, dobra, mój klon jest po mojej stronie, coś wyjątkowego.
Pozbądźmy się go. No i bardzo dobrze, podoba mi się ten układ. O, kolejna tabliczka jakaś wlatuje jeszcze, jak się odpalił. Ale nóż oddaj, no dobra, ale teraz już ci ufam. Dobra, masz ten nóż. Dobra, słuchajcie, w tym momencie to by było wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku. Już jutro o godzinie 19:19. Mamy sojusz z klonem, co jest bardzo ważne. I teraz już pozostało nam tylko i wyłącznie pokonać świrusa, odzyskać kamień nieskończoności i wygrać. Trzymajcie się, na razie, pa pa!